Witam Was tutaj, cześć i czem Avizenosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Cities Skylines PlayStation 4, a konkretnie z mniejsza z Cities Skylines. Jak widzicie, mamy nasze nowe, znaczy no, miasto, które budujemy mniej więcej od początku grudnia. Wy oglądacie ten film najprawdopodobniej 1 stycznia 2023, więc dla Was to już było rok temu. Ja nagrywam to jeszcze dwa dni przed Sylwestrem, więc tak to wygląda. Ja będę trochę kichać w trakcie nagrania, więc z góry za to przepraszam. I dobrze, opowiem najpierw o pokrótce, co się zmieniło. Na Wasze komentarze, prośby o to, żeby robić ankiety o to, co zmieniać w mieście, no to jak będę mieć pomysły, to będę coś takiego robić. A co do pozostałych rzeczy, to tak. Zacząłem tutaj nowy wiadukt, który w przyszłości będzie łączyć się z Białęką, tak jak to zasugerowaliście. Nie ma polskich znaków na PS4 cały czas, więc tak to wygląda. Tramwaje tutaj jeżdżą, są już dwie linie tramwajowe. Jak było to wcześniej, był tylko ring dookoła i trochę mniejszy, teraz jest trochę większy, bo tak mniej więcej będzie wyglądać cały boksów naokoło. I przez środek przecinana jest jedna linia tramwajowa, która widzicie przejeżdża właśnie przez sam środek do końca. I to jest nowość, którą tutaj dodałem, a druga linia tramwajowa, która też będzie jechać, no to będzie właśnie w tej osi drugiej, dzięki czemu całkiem ładnie te trzy już linie tramwajowe będą się tutaj łączyć. Aktualnie tramwaje wyjeżdżały jeszcze przed chwilą, teraz już są w trasie, jak możecie zobaczyć, całkiem popularne, bo jeżeli zerkniemy sobie w statystyki tramwajowe... No właśnie, no wyjeżdżają dopiero te tramwaje, wszystkie są... No niby są tylko dwa tramwaje, ale ja w to nie wierzę. No jak widzicie, trochę pasażerów czeka, 94 w teorii korzysta z tego, ale ja widzę, że na przystankach o wiele jest więcej. A na naszej linii, która przejeżdża właśnie przez środek, jest też trochę pasażerów. Ogólnie oni chcą się dostać po prostu do przemysłu, żeby mieli gdzie pracować. Tak w dużym skrócie. I w sumie od tego możemy zacząć, bo trochę przydałoby się powiększyć Białękę, bo skoro jest zapotrzebowanie na przemysł, to możemy to spełnić w sumie. I też za chwilę zaczniemy od jeszcze jednej rzeczy, którą trzeba byłoby tutaj zrealizować. Ale to zaraz. To zaraz najpierw tak. W ogóle może drogę wjazdową sobie ulepszymy do takiej tej przemysłowej, dzięki czemu będzie jakkolwiek oświetlona, aż tak przemysł nie będzie ciemny, skoro już tramwaje tutaj są oświetlone. A tutaj będzie, o proszę bardzo, droga, która będzie na razie przecinać przez sam środek tą dzielnicę. I zaraz jeszcze sobie to zaobserwujemy bardziej. To teraz zobaczymy, jak to tu się połączy. Tutaj w sumie może gdyby wzdłuż linii kolejowej właśnie ta trasa drogi przejechała, całkiem ładnie będzie się to łączyć dzięki temu. I nie będzie aż tak jak zazwyczaj połączone to z całą siatką. Dobrze, dobrze. Tu się budynek pali, no to takie typowe Skylinesy, to tam wiecie, to się nie wnika. Dobrze. Wszystko jest w dzielnicy mniej więcej, to też przydałoby się kręcić. I dajmy sobie, żeby wszędzie się budował ten nasz Farming Simulator i będziemy z tym się rozwijać. Z tym, że jeszcze przydałaby mi się pewnie woda, no dokładnie, wszędzie jej nie ma, a oni za chwilę tutaj będą już skarać, że dzisiaj, słuchaj, ja widzę już. Ja tu nie mam wody, jak ja mam pracować? No i już ją oczywiście zapewniamy. Aktualnie tylko te tramwaje są, jeżeli chodzi o środek transportu. Całkiem ładnie to wygląda w nocy. Ktoś tam się chyba z Was pytał. No właśnie. Ktoś tam z Was się chyba pytał, czemu ja gram z trybem nocy? Przecież mogę to sobie wyłączyć. No ja sobie lubię patrzeć na miasto, jak wygląda w nocy. No i tak, mam pierwszy element, który będę chciał teraz tutaj zrealizować w formie takiego jakiegoś tam szybkiego w miarę timelapsa. Jak wygląda tutaj nasza sytuacja przy wlocie do miasta? No jak widzicie, na razie to jest całkiem nudny element. Po prostu skrzyżowanie. Na razie się tu nie kotkuje, tu się właściwie nic nie dzieje, ale chyba dobrym rozwiązaniem będzie w tym miejscu zastosowanie ronda. I chyba od tego zaczniemy dzisiejszy odcinek, tak trochę bardziej. Już rozpoczynając, to będzie właśnie to rondo. Może nawet z wiaduktem od razu do Białęki górą, aby mogli przejechać. Ale to jeszcze zobaczę, to jeszcze się zobaczy. I tak będziemy się tutaj zaczynać. W ogóle jak tam nasz przystań rybacka? Całkiem dobrze. A czy my mamy? Mamy już. Targ rybny jest, coś tam sprzedaje, więc coś tam zarabiamy. Zobaczmy, czy coś faktycznie już zarabiamy z rybek. Rybki. Rybołówstwo 9. 9,50 dolara. No, nie jest tak strasznie dużo, ale zawsze coś.
O wiele więcej rolnictwo nam daje, bo to jest jakieś 2,5 tysiąca. Przydałoby się jeszcze rozwinąć za chwilę tutaj ten przemysł leśny, ale to jeszcze za chwilę. Znowu brakuje prądu. To jest jedna z rzeczy, które bardzo często jest w Skylinesach. Budżet na prąd, a może w nocy jest mniejszy. Ogólnie w nocy chyba trzeba dać trochę większy budżet na prąd, bo oni się nim ogrzewają, a w nocy też jest trochę zimniej. Chociaż nie wiem, czy przy 13 stopniach aż muszą się ogrzewać. Trochę na krawędzi jesteśmy, jak oni tu się jeszcze wbuduje, trochę ich, no to będzie problem. Dobra, tak to mniej więcej wygląda, w ogóle czemu tu jest, tak jest lepiej. No dobra, to się zaczyna tutaj rozkręcać. Dobrze, to zaczynamy od budowy ronda, ale trzeba to zrobić po mojemu. Czyli oczywiście z objazdami i bez wyłączenia gry. To ja wam pokażę tylko początek, później, no bo w sumie mogę całe rondo pokazać, jak buduję, to nie zajmie mi 10 minut. To tak, pierwsze co, no to oczywiście wiadomo, droga gruntowa, moja ulubiona droga w całych Skylinesach, którą trzeba wybudować. Chyba, że się nie będzie chciała wybudować, jest, co się. Tutaj na razie możemy w sumie ją zrobić tak, o właśnie bezpośrednio. No właśnie nie chciałbym robić przejazdu kolejowego drugiego, o to tutaj będzie. Dojazd i na razie, jak widzicie, ona jest nieużywana, w sensie nikt nie będzie chciał z niej korzystać, no bo ten normalnie nie skorzysta z drogi gruntowej, zamiast autostrady, która jest po drodze. I tu będzie wjazd w autostradę z boku. No i teraz już mamy mniej więcej to zorganizowane. Teraz jedyne, co trzeba zrobić, to zrobić tak, aby oni chcieli z tego korzystać. Raczej nie mieli wyboru. Więc tak, tutaj trzeba zrobić, żeby faktycznie mieli wjazd w autostradę, nawet z poszedajmy, będzie dwupasmowa. Tu trzeba im wyłączyć wjazd. Wyłączamy tutaj wjazd. Tutaj też wyłączymy i no, po prostu wydłużymy to już. Dobra. No i teraz oni będą zmuszeni do korzystania, jak widzicie, właśnie z tej nowej drogi. To jest bardzo ostry sekund. No ale będą korzystać z tego, dzięki czemu my w międzyczasie będziemy mogli rozpocząć budowę tego, co nas interesuje. Teraz zobaczymy jeszcze ten przemysł. Przemysł też jakoś podłączymy na razie. No bo ogólnie drogi gruntowe są na tyle dobre, bo one są względnie tanie. W sensie to nie jest tylko nie wiadomo jak tani obiekt czy droga, ale na pewno jest tańsze niż jakiekolwiek inne trasy. No i teraz tak, jak już mamy tam drogę gruntową, to sobie ją tutaj narysujemy, żeby mniej więcej sobie zaznaczyć, jak to będzie wyglądać. No i jest problem, bo to nie jest równo. I co z tym fantem możemy zrobić? No parę rzeczy. Jeden z podstawowych to jest wybudować coś na środku w kratce. Żeby budować coś na środku w kratce, trzeba wziąć tory tramwajowe. Tory tramwajowe mają tą zaletę, że ich szerokość to jest jedna kratka. Jak widzicie, jesteśmy po równi. Na równi, teraz dzięki temu. No i teraz zrobimy tutaj łącznik z tą drogą. To wyburzymy. I teraz tak. Wracamy do drogi gruntowej. Nie możemy się zbyt bardzo zaprzyjaźnić z torami tramwajowymi, bo one są dosyć drogie. I teraz tak, w każdym kierunku sobie zrobimy odjazdy na 120, to będzie całkiem po każdym rozmiarze rondo. I tym sposobem mamy ładny szkielet ronda. Teraz, żeby dopełnić możliwość tego ronda, my jeszcze nie mamy drogi tam rowerowej, dobrze. To na razie, póki nie mamy drogi rowerowej, to sobie posłużymy się czymś innym. A, bo tu jest taka ładna droga ze ścieżką rowerową. To jest jedna z moich ulubionych ostatnio wydanych dróg. No ale ponieważ tego nie mamy, no to musimy sobie zrealizować to po staremu. Czyli, znaczy to jest nowa droga, to jest trzypasmowa z chodnikami, nie będąca autostradą, więc zaleta jest tego taka, że no wiecie, jeśli to nie jest autostrada, to nie będą tutaj gnać nie wiadomo ile, a pieści będą mogli wchodzić sobie z boku też tam, gdzie będą chcieli. No i teraz tak, gdybyśmy chcieli tutaj zrobić wiadukt górą w tym momencie, to jest problem taki, że no nie ma zbytnio jak, bo aby zrobić wiadukt, to trzeba byłoby tu go rozpocząć, więc musiałbym to wszystko przebudować, a na razie w tom się nie chciałbym bawić zbytnio, więc tym się zajmiemy później, chociaż bardzo mi się nie podoba, jak to jest niesymetrycznie, ale no już trudno. Niech będzie. Twórcy tak przewidzieli, to już niech im tak będzie. Dobra, to my tutaj sobie zrobimy taki lekki odjazd. Nie chcę to ładnie się połączyć, jak widzicie. No nie chcę. A to nie, to nie jest to. I też trzeba pamiętać, że jeżeli tak jak teraz wbudowałem tutaj ten łącznik drogi, to za każdym razem trzeba ponownie połączyć tą drogę, bo inaczej Skylines nie będą widziały właściwie, co się dzieje.
Ale dobra, to jeszcze raz. A, chyba że zrobimy to sobie taką małą drogą. Dokładnie, i w ten sposób możemy to zrealizować. Czyli tak. Tutaj też nam powinno skoczyć na jakieś tu ładne jeszcze zakręcie. O. Tutaj widzimy, że jest problem, że tutaj się masakruje ta cała ulica, ale usunęliśmy ten problem i już nie ma problemu. Z tym, że w tym miejscu, no to faktycznie będą skalańcy miały problemy z zrównoważeniem tego wszystkiego. A, i też zaletą tych nowych dróg jest to, że nie można się na nich parkować, więc wiecie, na przykład na rondzie się nie będą parkować, co chyba jest dosyć dobrą zaletą. Też dodajmy tutaj oczywiście to, co jest ważne w tego typu obiektach, czyli odpowiednie pasy. Czyli dwa pasy tutaj, gdzie nie muszą skręcić, a tam gdzie jest wjazd na autostradę, to faktycznie, żeby mieli tego trochę więcej. Może nawet tutaj zaszalejemy, będą aż 4 pasy i tu też 4 pasy. Teraz widzę, że to rondo przydałoby się zrobić większe. No, no, no trudno, już nie będzie tak jak jest. Ważne, by tutaj był zjazd z autostrady. I tutaj sobie zrobimy wjazd bardzo ładny. O, w ten sposób. Teraz się zastanawiam się, czy wbudować... Tak, znaczy nie mamy na razie z drzewkami żadnych ulic, więc chyba nie będę kombinować tutaj zbytnio. Też z tymi bajerami. Też się zastanawiam, bo skoro mamy już... Nie, nie mamy jeszcze. Za ile będziemy mieli w kamieniach milowych autobusy dalekobieżne? Bo to jest coś, co by się przydało, dzięki czemu mielibyśmy już pojazdy. Okej, okay. Niedługo będą drogi akustyczne, zakonami akustycznymi. Zielone wszystkie uliczki, autostrady rowerowe, ta ścieżka rowerowa, o której wam mówiłem. Ogólnie tutaj będzie dużo ścieżek rowerowych w tym mieście. Ale nas interesuje nie dworzec autobusowy, tylko zajezdnia autobusowa. Mały dworzec autobusowy to też nie jest to. A czy my tu możemy na to wejść? Możemy. To jest dworzec autobusowy, to jest mały dworzec autobusowy, ale nie, my potrzebujemy to. 7000. No dobra, to jeszcze trochę poczekamy. Co tu się dzieje? Okej, okay, jeżeli coś takiego się stało, to znak, że trzeba rozbudować nasz system pobierania wody. No i z prądem też nie ma żartów, tak? Mamy już dwie elektrownie. I ciągle mało. Ja nie mogę, no co za ludzie. No, na pewno faktycznie w nocy był większy budżet na to, ale... Możemy teraz sobie zjechać z budżetem na wodę, skoro mamy już drugą pompę. Ogólnie też te pompy, ja tu na razie postawiłem te na brzegu, ale możemy później postawić jakieś na lądzie, wieże ciśnień, też trochę pomogą. Dobra, zobaczmy jak tam sytuacja. A, jesteśmy w pauzie, no to się nic nie zmieni. Dobra. Jeszcze pytanie jak ze ściekami, jeszcze ścieki. No dobrze, no to ścieki też trzeba tutaj zorganizować jakieś lepsze. To jest eko, wewnętrzna oczyszczalnia. No dobra, niech będzie. Stąd jakoś się byśmy podłączyli do systemu kanalizacyjnego. Dobra, no to teraz powinno być całkiem dobrze. Dobra, to mamy zrobione. Wracając z naszego rondka, bo tu już nam 13 minut minęło, więc faktycznie zaraz 10 minut minie. My sobie tutaj po pierwsze co usuniemy, to jest sygnalizację świetną w tym miejscu. I to, że oni w tym miejscu przejeżdżają przez rondo w jakiś sposób, nie powinni tego robić. Następnie trzeba usunąć ten wjazd tutaj, żeby już jechali faktycznie nowym rondem, bo po to wybudowaliśmy im, żeby z tego korzystali. No i teraz zachodzimy do elementu ulubionego mojego, czyli połączenie tej autostrady z tą nową, częścią ronda. I aby to ładnie zrobić, to tak, wybudujmy autostradę gdzieś, jakoś tu. Tutaj sobie jakoś podłączymy ładnie, względnie, nie wiem, czekajcie, kręta ulica. Te kręty są akurat całkiem, trudno się z nimi dogadać, powiem to tak. Czasami, zwłaszcza jeżeli jest mały łuk. Serio, korzystniej dla was jest zrobić coś takiego niż normalnie, ja chyba się z nimi nie dogadam. Ale dobra, na razie nie muszę. Dobra, to sobie trochę oddalimy, żeby był mniejszy łuk. Bo wiecie, w teorii, zaznaczam w teorii, w skylinesach w temat fizyki czasami nie działają. Jeżeli jest mniejszy łuk na wjeździe z autostrady, no to będą mogli wjechać na nią z większą prędkością. No tu oczywiście chodzi mi o teorię, bo w praktyce doskonale wiemy chyba wszyscy, jak to wygląda. Niektórzy potrafią z dużym pędem wjechać. O, kamień milowy nowy. Czyli mamy już te nowe drogi, zielone trolejbusy. Co tu jeszcze jest? Dużo nowych przepisów. Zielone drogi, ekrany akustyczne, to zaraz poustawiamy, bo faktycznie było trochę ciszej.
dwupasmowa droga z pasem rozdzielonym torami tramwajowymi i ścieżkami rowerowymi. To też się zaraz będzie działo. Dużo nowych uliczek, głównie właśnie tu. Duża elektrownia naftowa, to jest coś, co nam się przyda pewnie niedługo. Trochę parków, głównie wodnych, nowych. Co tu jeszcze? Hodowla ryb się pojawiła, masa nowych budynków specjalizacyjnych i chyba na tym poprzestaniemy. Ogólnie jakby część z was się zastanawiała, bo mówiłem, że ja wszystkie dodatki kupuję po kolei, jak są. Czemu tutaj wy nie widzicie tego nowego dodatku Financial District? To jest dlatego, że jakby Skylinesy muszą mi się zaktualizować, że ja gram tylko jak nagrywam zazwyczaj ostatnio, no to faktycznie aktualnie to chwilę musi potrwać. A no i tu mamy problem, który się zrobił, czyli tutaj ta ulica boczna, która była tymczasowo, miała właśnie sygnalizację świetlną i się do Dunkorki. Dlatego ja wszystkie sygnalizacje świetlne jak mogę w mieście usuwam. A tutaj prąd by się za chwilę skończył. I w tym miejscu jeszcze musimy zrobić wjazd z tej drogi gruntowej. Jakoś tak po prostu, o właśnie w ten sposób. Dobrze. No dobra, to mamy mniej więcej zrobione. Z tym, że dodajmy te drogi rowerowe, o których wam mówiłem. No i tu jest listy problem z tym naszym rondem. Zobaczcie, jakie ładne zrobiłem tutaj te zwężenia, prawda? No jeżeli zrobię rondo, to zwężenie już nie będzie działać. Więc chyba wiecie co, na razie nie będziemy robić tych zwężeń. Czy tej drogi rowerowej, to już zrobimy, jak będzie faktycznie duży ruch rowerzystów i jak oni będą faktycznie korzystać też na tej relacji, bo na razie tutaj nie mieli zbytnio gdzie dojechać. Ale tutaj to już jest zupełnie inna bajka i teraz timelapse jakiś miarę krótki, gdzie ja ulepszam wszystkie drogi do albo drzewek, albo jakichś ładnych dróg rowerowych, albo innych rzeczy. Także przed nami, znaczy przed wami całkiem przyjemny timelapse. Zapraszam. Wracamy po przerwie i mamy problemy z prądem, więc już w tym momencie rozwiązujemy go. Tutaj sobie zrobimy też taką trochę właśnie przemysłową dzielnicę, w której będziemy rozwiązywać problemy z służbami. Czyli dajmy sobie tutaj to mniej więcej w ten sposób. Tutaj jedną drogę. O tak to mniej więcej będzie poukładane. Na razie taki klaster. Tutaj wjazd oczywiście do naszego przemysłu. I teraz tak. Przenosimy wszystkie nasze budynki stąd. Wybaczcie mi, że mówię cały czas nasze, ale tak akurat już mi się wyrodziło w Skylinesach. Następnie stawiamy elektrownię naftową, bo nic lepszego na razie nie mamy. O nie, jest. No, szkoda, że nie zauważyłem. Znaczy ona trochę mniej chyba... Tak, mniej prądu generuje niż to, co teraz zainwestowałem, ale szkoda mimo wszystko, że nie zauważyłem tego, bo byśmy postawili to sobie, by tak na razie to wystarczyło w zupełności. Mamy głównie te oczyszczalnie ścieków eko, ale i tak później w przyszłości będzie cała przebudowa naszego systemu ściekodajnego, więc na razie to bym się powiedział, że nie trzeba przyjmować. Następnie, jak już tutaj jesteśmy, to sobie wybierzmy kawałek wody, żeby to jakoś sensownie w miarę wyglądało. Tutaj były podpięcia, podpięć już teraz nie ma. No i mamy jeden budynek, który pozostał. I na razie nic z nim nie zrobię. To jest oczywiście straż pożarna, która tutaj już pozostanie sobie na razie tak długo, jak będzie potrzebna w tymże miejscu. Czyli po prostu dopóki nie zbuduję osobnych posterunków straży pożarnych w Boksowie i na Białęce na razie. Dobrze, dzięki temu powinno nie być problemu z tym wszystkim. Tutaj temu brakuje wody, bo po prostu nie znajduje się w rejonie wody. No i powiedzmy, że to zaczyna już jakoś sensownie robić się. Zrobiłem drogi zielone, są faktycznie całkiem ładnie zielone. Nie wszystkie mają drogi rowerowe, tak jak oczywiście wcześniej mówiłem, żeby to wyglądało jakoś niesamowicie jak zielono. Tutaj jedyną zmianę, jaką chyba faktycznie bym zrobił, poczekajcie, bo mi się źle otworzyło to by był wjazd rowerowy, bo
bo wszędzie jest, tylko tu go nie ma. Dobra, to jest. Dzięki czemu towarzyści właśnie z tej drogi dowodowej będą mogli po prostu gdziekolwiek dotrzeć. To jest droga dowodowa na razie. W przyszłości to będzie oczywiście droga tramwajowa z drogą rowerową. Bez drzewek, bo niestety drzewka nie mogą być przy tramwajach, nie wiem. I w ogóle w Skylinesach nie ma zielonego trotowiska. Też zupełnie tego nie rozumiem. Co nie zmienia faktu, że tramwaje całkiem dobrze już się rozjechały i tutaj wiadukt chciałem zbudować, aby się połączyć, tylko zatrzymało mnie brak prądu ogólnie wszelaki. I żeby to jakoś już ładnie wyglądało, to sobie tutaj weźmiemy trochę gruntu stąd, podniesiemy tak. Co robić, jak masz mało pieniędzy? Buduj z gruntem. Także to może być jedno z lepszych rozwiązań. Tu też wydaje mi się, że właśnie, że te kable na wysokiego napięcia w tym miejscu już nie są potrzebne i można by coś innego tutaj zastosować. O, może właśnie w ten sposób, z tym, że tutaj jak widzicie zbierają się dosyć ładna, wysoka górka. Byśmy zrobili trochę jakiś lekki zjazd tutaj. O, no właśnie. Siłę dodajmy. Dobra. No, to będzie jakoś tam w miarę ładnie schodzić. W przyszłości może to będzie, znaczy miałem pomysł, żeby to zrobić jako nie to, co teraz jest, czyli żeby to nie była droga rowerowa, tylko żeby to była w przyszłości droga trolejbusowa z drogą rowerową. Niestety Skylines mnie mocno zatrzymały na tej realizacji, ponieważ nie ma czegoś takiego jak droga z trolejbusami i rowerami. Nie mam. Nie do końca wiem czemu. A no cóż, muszę się pogodzić z tym faktem i z tym żyć. Dobra, tu będzie też wjazd na autostradę, dzięki czemu tutaj zrealizujemy sobie wjazd rowerowy. Wiem, to nie jest dobry pomysł, ale zrobimy sobie go tak czy siak. Tutaj by mogli rowerzyści dojechać do przemysłu, jeśli chcą tutaj pracować. Kto wie, może chcą. A pomijając to, to jeszcze zróbmy sobie tutaj nowe drogi. Ogólnie te drogi przemysłowe są głośne, ale są szybsze na pewno. No i do przemysłu w sumie nawet bym powiedział, że całkiem dobrze pasują. Więc zróbmy sobie tutaj ring dookoła tego wszystkiego, aby mogli sobie jakoś tak trochę bardziej sensownie jeździć. Jak tam tramwaje? 52 osoby jadą dalej, a na całej trasie mamy całkiem ładnie pasażerów rozłożonych. A tu druga linia, jak w drugiej linii. Też całkiem dobrze. Całkiem dobrze już rozjechały się wszystkie tramwaje, no to bym powiedział, że faktycznie możemy być z tego zadowoleni. Tu mamy też woda, brak wody, no bo rozbiłem nowe dzielnice. I dojdziemy teraz do tego, co chciałbym zrobić i zamknąć już tak powoli właściwie ten projekt z boksowem w tym miejscu, bo w sumie nie dużo zostało czasu w odcinku, a coś już zrealizowaliśmy. Mamy tutaj całkiem ładne nowe rondo, drogi zielone. Nowych tras tramwajowych na razie nie ma, ale właśnie tym się teraz zajmiemy. Bo jak widzicie, tak, tu jest na razie tymczasowa pętla tramwajowa w tym miejscu, jak widzicie. Tramwaj ma tu przystanek. Wow, to jest przystanek po środku. Czekaj. Czy ja dobrze rozumiem? Wiecie co, tego do końca nie przemyślałem, bo jeżeli przystanki są na środku, to dojście do nich dla tych pieszych nie jest najlepsze, bo oni muszą chodzić dosyć dużo na okrągło. To ja nie wiem, czy to takie dobre rozwiązanie jest. No ale no dobrze. Faktycznie jest bezpiecznie dla rowerzystów. Ale czy ja bym to na pewno zaakceptował? Nie wiem. Dobra, zobaczmy jeszcze tak w międzyczasie, jak korzystają tutaj ludzie z tej nowej drogi. No dobra, całkiem dobrze. No i teraz tak. Tutaj, jak widzicie, jest wolna przestrzeń. Tu też będzie się mniej więcej kończyć to miasto. W sensie tu będzie wjazd jeden do takiej ekspresowej drogi, która będzie się łączyć do tej obwodnicy. Ale zanim to powstanie, bo znaczy nie zamierzam budować dalej w tą stronę miasta, bo tutaj trzeba wybudować coś, co by ładnie by to zakończyło. Idealnym zakończeniem w tym miejscu i w tym miejscu będą dwa ładne ronda. I to będą ronda normalne, czyli właśnie już z tymi drogami rowerowymi, bo to jest w centrum miasta, nie będzie tutaj dużego ruchu, przynajmniej nie przewiduję. A przez środek będą przejść linie tramwajowe, dzięki czemu, raz, że tramwaje będą miały dobre połączenie, a dwa, po tej stronie będzie jakaś pętla tramwajowa dla krańca paru linii tramwajowych, bo pomijając to, że tutaj będą tramwaje wjeżdżać, to tutaj w przyszłości też na tej trasie pewnie będą tramwaje, dzięki czemu będą być w dwóch kierunkach, a nie tak jak tutaj w jednym kierunku aktualnie to jest realizowane. W ogóle jakbyście słyszeli to jest w tle w radiu kolędy, dlatego że faktycznie Skylinesy mają automatyczne wpuszczenie ich w grudniu. Do końca grudnia, więc jeszcze trochę będzie trzeba ich posłuchać, a ja nagrywam to w
No 30 dzisiaj jest grudnia. Dobra. Bez zbędnego gadania przechodzę do budowania ronda, bo chyba na to chyba już teraz wszyscy czekają. To będzie całkiem ciekawe i oczywiście możecie się spodziewać w formie timelapse'a, aby trochę zaoszczędzić czasu waszego i mojego materiału. Zaczynamy! Same po przerwie, chwilę to zajęło i to trochę się zmieniło w mieście. Mamy tutaj ulicę, jest też duży popyt na mieszkańców, czym się za chwilę na sam koniec już zajmiemy. Ale chyba co jest najważniejsze, to nowe ronda. Całkiem ładnie zapełniłem. Prosiliście o palmę, że na rondzie musi być palma, no to jest. Wśród chwastów, że tak to powiem. Nie, no to się jakoś ładnie nazywa. Czekajcie, zwykniemy. Jak to się nazywa? Roślina palmowa, no to idealnie pod palmą. Tutaj nie ma jeszcze żadnej linii tramwajowej na tej relacji, bo też tutaj na razie nie miała być gdzie ona jechać, czyli tutaj jest, tu jeszcze nie ma linii tramwajowej, a w przyszłości ona właśnie tędy przejedzie i będzie jechać dalej w kierunku tutaj przemysłu, a raczej tej części, gdzie się tym wszystkim zajmujemy. Także to w sumie za chwilę też zrobię, ale jest jeszcze jedna rzecz ważniejsza, którą chciałbym zrealizować na sam koniec już dzisiejszego odcinka, przynajmniej w teorii koniec. Jak widzicie, ładne rondka, staram się jakoś się udekorować, tutaj drogi rowerowe wszędzie, to jest akurat bardzo ładna nowa droga, drogi rowerowe po bokach i tramwaje po środku, rowerowa dookoła, to jest właśnie ta nowa też ulica, idealna według mnie do rond, tutaj sekwoja, znaczy nie sekwoja, tylko bambus, strasznie na pewności, po środku się całkiem ładnie, dokładnie bambus. Grupa bambusów, nawet bym powiedział. I tutaj, no tam widzę już to między śmieciami, bambusy też poustawiałem na ulicy. Podobnie jak tutaj mamy palmy na ulicy. To akurat jest bardzo proste, jak ktoś jeszcze z Was nie wie, jak to dodawać, to Wam pokażę w prosty sposób, jak zrobić, aby dowolna ulica miała dowolne drzewo. Patrzcie, wybieramy sobie dowolną rzecz, bierzemy ją X-em i później przytrzymujemy X i zmieniamy na danej ulicy, proszę bardzo. Jest już inny typ roślin na danej ulicy, ale jest inny problem, a są to śmieci. I ze śmieciami naprawdę nie ma żartów w Skylinesach, trzeba coś z nimi zrobić, żeby no, za chwilę nie było ich za dużo. Co prawda, no, na razie nie mamy innego wyjścia, kolejne wysypisko śmieci musi się pojawić. Postawimy je sobie tutaj. To jest bardzo złe miejsce do postawienia, bo jest na granicy ronda. Ale na razie co, nie mam lepszej propozycji, alternatywy właściwie, gdybym mógł to postawić. Także tak to na razie będzie wyglądać, a pomijając to, to jest to, co chciałem właśnie zrealizować nowego. Mieszkańcy chcą się budować, a ja nie chcę im tego ograniczać, więc też im pozwolimy na tą realizację. Tutaj jak widzicie jest całkiem dużo nowej przestrzeni, tu będzie też nowa dzielnica mieszkaniowa, już nie jak boksów, czyli nie w taką krateczkę, tylko będzie zupełnie coś nowego. Zaczniemy tylko i wyłącznie tą dzielnicę, co się zaczynają. Ale zanim to zrealizuję, to tutaj chciałbym zrealizować nową trasę tramwajową. I czemu nie zrobiłem tego i nie po prostu nie wstawiłem zamiast tych drzewek tej trasy tramwajowej? No dlatego, że podoba mi się ta ulica i podoba mi się pomysł, aby tutaj faktycznie były te drzewka po środku. Nie mówię o tym, żeby tu faktycznie te trolejbusy puścić, co jest możliwe, bo nie krzyżuje się nigdzie z tramwajami, przynajmniej w teorii.
Ale zanim to bym realizował, chciałbym tutaj dać linię tramwajową. Z tym, że asy, jakby nie było tutaj, to buduję z boku, jako osobną drogą, która będzie to relacją tramwaju w miarę szybkiego. To się będzie mieć skrzyżowania, spokojnie, to nie jest aż taki bajerancki tramwaj, ale będzie mieć dojście do swoich przystanków z poziomu przejść, oj, przepraszam, z poziomu przejść górą, czyli z kładek. I tym bym się teraz zajął w międzyczasie, realizując tą część, jeżeli chodzi o tramwaje, ale najpierw zacznę od wybudowania całkowicie już tej trasy tramwajowej w tej relacji z podłączeniem tego przemysłu. Ten tramwaj będzie jeździć rzadko, to będzie mały tramwaj, ale tak samo jak ta relacja na tym odcinku, coś tu by się przydało, aby już faktycznie jeździło. Więc małe miasto, no bo 5000, a linii tramwajowych, no wiecie, no moje miasto, tak? Więc tutaj linii tramwajowych, autobusowych, właściwie komunikacji to będzie po to, że każdy mieszkaniec będzie mieć na swoją głowę osobną linię metra czy tramwaje. No ale to możecie domyśleć się. Ostatni timelapse i ostatnia rzecz w tym odcinku. Wracamy po kolejnym timelapse i zobaczmy sobie od nowych linii tramwajowych, może tego rozpoczniemy. Jakie ładne te nowe tramwaje, no. Trzeba przyznać, że naprawdę całkiem ładnie wyglądają. Co się, no wiadomo, że to nie jest swingi, jazz i tak dalej, faktycznie tramwaje, które jeżdżą po Warszawie, ale naprawdę całkiem ładnie już tutaj się komponują w całości, jeżeli chodzi o miasto. Tak, nowa linia tramwajowa na tej relacji już jest i kursuje. Na razie tutaj takim objazdem dookoła, wiaduktem jak tramwaj na zieloną Białękę, bo tak będzie wyglądać po części. Tutaj na razie taki tymczasowy przystanek, ale na górze, bo cały czas w Skansenach nie można budować, znaczy stawiać przystanków na wiaduktach, co smutne, więc przepraszam, więc musiałem to zrobić w taki oto i sposób, ze zejściami oczywiście tutaj. A tutaj dalej jest taka, no, pętla tymczasowa na razie, żeby jakoś tutaj dało się dojść. I a propos tej pętli tymczasowej, właśnie chciałbym tutaj zrealizować jeden z elementów, który się połączy ładnie, żeby tutaj ludzie faktycznie przyjeżdżali, a nie tylko tak ładnie wyglądało. A mianowicie jakieś parki. Parki dokładnie. Przydałoby się tutaj coś postawić, ale widzę, że jest to problematyczne dla Skylinesów, bo tutaj, no właśnie, woda. Brakuje wody blisko, więc ją sobie przybliżymy. Przyspieszmy trochę też tą rozgrywkę. O, dobra, woda już jest. Zwolnijmy i postawmy. Zobaczmy, wejdzie. No i jest za daleko, no właśnie to jest tam. Dobra, to jeszcze raz. To jest problem z tymi wypadkami tego typu. One muszą być odpowiednio blisko. No i dobrze, no i ten już tutaj wszedł. Czy tutaj jeszcze coś udałoby się wcisnąć? Ten jest za duży. Nie, to wszystkie pozostałe będą za duże. No to trudno. Jeden park musi im na razie wystarczyć w tymże miejscu.
ale mogę do niego sobie przyjechać i jak coś tutaj popoczywać, pobawić się nad wodą, czy cokolwiek jeszcze takie też bardzo tutaj damy, żeby nie było, że tylko jedna rzecz jest. Dobrze, proszę bardzo. Ojej. Park jeden jest, a drugi tutaj zaraz postawimy, bo parków nie mam w tym mieście i właśnie tym też chciałem się zająć na sam koniec. Tu nowe rondo z nowym zjazdem teraz, z tą ładną trasą tramwajową. Tu widzieliście pewnie jak ustawiam te drzewa, no to nie było nam przyjemne. Tutaj nowe ładne przystanki, ogólnie znalazłem jeszcze inny typ palmy z dodatków jakichś, więc on tak ładnie wygląda. Tu są jakieś inne tramwaje, chciałem dać. Zobaczmy. O, taki ładny. No. Dajcie znać w komentarzach, jaki to typ, bo doskonale wiem, że pewnie część z Was będzie wiedziała. A tutaj kolejny przystanek, no i tutaj nietypowy i inny trochę przystanek z przejściem górą, co może się ludziom spodobać faktycznie, że mogą dochodzić sobie gdzie chcą. Tu są przystanki tramwajowe, więc wtedy przesiadki tutaj mogą zrobić, albo dojść do tego przystanku, bo tutaj też zrobiłem ścieżkę i chodnik na dole, aby mieli możliwości dochodzenia, więc to jest mi przystanek w formie pętli tymczasowej, aby mogli gdziekolwiek się dostać do przemysłu. Także tak to wygląda, to się zmieniło na przestrzeni tej chwili. I na koniec, nie będziemy już budować tej dzielnicy, jest wielki popyt, ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku. Więc nie mam zielonego pojęcia, kiedy to jeszcze będzie, ale coś, co chciałbym jeszcze dzisiaj zrealizować koniecznie. Bo tak, tutaj tą przestrzeń zostawiamy jeszcze na jakąś linię kolejową. Ona to ładnie tutaj bardzo domknie, jak się tutaj zrealizuje, ale zanim to się stanie, to trochę czasu minie, więc jakby spokojnie jak na wojnie, to jeszcze trochę poczekamy, zanim będziemy mogli budować linie kolejowe i własne stacje. Nie mogę czekać oczywiście, nie będę mówić Wam, że nie, ale najpierw możemy postawić tak, ośrodek jeździecki, w tym miejscu całkiem ładnie może tutaj dopełnić ten teren, no i parę parków w ogólnie mieście, bo aktualnie nie ma parków w ogóle w mieście, bo wcześniej chyba ich nie było dostępnych, albo nie chciałem płacić pieniędzy, nie do końca wiem. Teraz jakieś już pieniądze są, więc poustawiam to gdzie mogę, oczywiście park Paradox, który kiedyś jego się nie dostawało tak po prostu, kiedyś faktycznie trzeba było założyć konto, żeby to go dostać. Teraz to już wiem, że można grać nawet bez konta. Znaczy, że nie można już grać bez konta, więc trzeba. Więc każdy posiada ten park. Tutaj jeszcze taki jeden parczuś i może byśmy nawet wstawili właśnie tutaj przy lądzie, przy wjeździe też coś. I tutaj mam taki właśnie ten duży park, tylko nie wiem, czy chcę go. Niech będzie w sumie tutaj hula kula im postawimy w takie oto, proszę bardzo. Takiej oto i lokalizacji. To włączymy należy na opróżnianie chwilowo, bo to i tak trzeba będzie z tym przenieść. Widzę, że Straż Pożarna się dobrze bawi. No i to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale trochę zrobiliśmy parę rondek, no nawet nie jedno. I ja to jeszcze rondko chyba udekoruję, wiecie co? Tak, to teraz jak będziecie mieli te ekrany końcowe, to na nich będę to dekodować, bo to aktualnie tak trochę nudno wygląda. I to byłoby na tyle. Kolejny materiał pojawi się najprawdopodobniej za tydzień albo za dwa. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie tylko Skylinesy, bo Skylinesy to jest tylko dodatek do serii pozostałych głównie warszawskich. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!